Pokazy strzeleckie, barwne stroje i przyjazna atmosfera. Tak wyglądało spotkanie artylerii brackiej Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich zorganizowane przez Bractwo Kurkowe Grodu Zabrzańskiego. Dla osób, które odwiedziły zamek w Toszku, była to ciekawa lekcja historii i doskonała zabawa. Dla braci Kurkowych okazja do integracji. Artylerzyści tworzą jedną wielką rodzinę. Mamy ponad 400 armat w kraju, w Zjednoczenia, którymi wspólnie zarządzamy i się bawimy. Raz w roku spotykamy się, o ile nam finanse na to pozwalają i tak dalej. To jest duże przedsięwzięcie, dużych przyjaciół. Tutaj jest zgromadzonych około 40 armat w tej chwili, starych, zabytkowych. Do Toszka na zaproszenie hetmana Grodu Zabrzańskiego Adama Majchrzaka przyjechało kilkanaście bractw kurkowych z Polski i zagranicy. Takich imprez na terenie całego kraju organizowanych jest bardzo dużo, ale tutaj, jeżeli chodzi o teren śląski, wygląda to troszeczkę inaczej, z tego względu, że jakby to powiedzieć, atmosfera jest taka inna. Nie wiem, czy Śląsk ma jakieś takie magnesy, czy ta społeczność, a zwłaszcza tutaj nasz Adaś Majszak, jak nas tutaj ściąga. Tutaj jedzie się nie z przymusu, czy to jest z obowiązku, ale z przyjemnością się jedzie na Śląsk. Nas to wiąże historia, wiąże nas przyjaźń i gościnność, a to jest dzisiaj najważniejsze, bo się tak czujemy, jak przyjedziemy tutaj, jak u siebie w domu. Uwielbiamy te tereny i co nam się najbardziej podoba? Ta gwara. Jezu, jak ja lubię słuchać tą gwarę i nieraz tak już próbujemy sobie porozmawiać i też jak się udaje nam, no to trochę języka zaczerpniemy. A to jest takie miłe, serdeczne. W spotkaniu udział wzięło wielu znamienitych gości, z których najważniejszy był książę Krzysztof Konstanty Radziwiłł. To jest 800 lat tradycji i to naszej polskiej prawdziwej tradycji. Jakie cechy powinna mieć osoba, która chciałaby wstąpić do bractwa? Po pierwsze, być człowiekiem prawym, gorącego serca do tego, co będzie robił. Bo to nie jest wbrew pozorom zabawa wyjść pokazać się ludziom, tylko to jest, określiłbym to w ten sposób, długa droga nad kształtowaniem siebie samego. Współorganizatorem zabawy była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach, która regularnie współpracuje z bractwami kurkowymi, a zwłaszcza z Grodem Zabrzańskim. Warto promować bractwa kurkowe? Tak, to jest nieograniczony potencjał wiedzy historycznej, wiedzy o tradycji, o mundurze, o broni. To są też bardzo ciekawe osoby, autorytety środowiskowe, które gromadzą wokół siebie tych wszystkich chętnych, którzy chcą w jakiś sposób tą historię i tradycję, historię Polski, tradycję kulturową i munduru, i wojska kultywować. Bractwo kurkowe to jednak nie tylko historyczne armaty i broń czarnoprochowa. To także współczesne karabiny i pistolety, które na zamku w Toszku prezentowało Bractwo Kurkowe z Gliwic. Strzelectwo się rozwija. Broń i technologie idą do przodu. No i my jesteśmy raczej tą grupą, która propaguje i rozwija tą nowoczesną broń i stara się rozwijać strzelectwo z autentycznej, bieżącej, najnowocześniejszej broni. Spotkanie artylerii brackiej Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich odbyło się na Śląsku po raz siódmy.